Szczęść Boże, Krzysztof Losz, witam w programie Polski Punkt Widzenia. Naszym gościem jest poseł Prawa i Sprawiedliwości Piotr Uściński. Dobry wieczór, szczęść Boże, panie pośle. Dobry wieczór, szczęść Boże, witam wszystkich. Panie pośle, mamy raptem 2 tygodnie nowego roku. Można powiedzieć, że ten rok zaczął nam się politycznie od małego jednego, drugiego, trzeciego trzęsienia ziemi, różnie by to nazywać, bo i zmiany w rządzie były dość szerokie, niespodziewane. No a tu nagle się okazało, że mieliśmy komentować, tak jak rozmawiałem z dziennikarzami, kolegami w Sejmie, przez parę tygodni zmiany w rządzie, a opozycja nam się posypała przy okazji głosowania nad ustawami dotyczącymi aborcji. Coś zapowiadało w Sejmie, że ta ustawa feministyczna nie przejdzie w pierwszym czytaniu? Czy nie miał pan takiej... Ja byłem przekonany, że ona nie przejdzie, ale pomyliłem się, bo byłem przekonany, że ona nie przejdzie przy większym sprzeciwie posłów Prawa i Sprawiedliwości. A okazało się, że część opozycji nam w tym pomogła, nie głosując w tym głosowaniu. No, stał się, można ale powiedzieć, to ci posłowie cud polityczny. Właśnie, panie pośle, dlaczego cud? Bo czasami takie... Cud polityczny, bo coś, czego, co nie było przewidziane, nie było zaplanowane, wydaje się, że trudne było do przewidzenia, że właśnie w tak dużej części opozycja nie zagłosuje, szczególnie no, posłowie Nowoczesnej, posłowie Platformy Obywatelskiej nie zagłosowali za tym projektem, można powiedzieć, lewackim i dzięki temu został on wyrzucony do kosza, nie będzie dalej procedowany w Sejmie. A dogadali się pana zdaniem ci posłowie, czy to był przypadek po prostu? Myślę, że to były indywidualne decyzje poszczególnych posłów. Tak mi się wydaje. Nie rozmawiałem z nimi, ale tak mi się wydaje. Więc spodziewałbym się raczej tego, że to było takie palec Boży, natchnienie Ducha Świętego, które poszczególnych posłów dotknęło, a nie zaplanowane czyjeś działania. Bo myślę, że tam nie było w opozycji nikogo, kto chciałby takiej destrukcji opozycji. Takiej demonstracji, można powiedzieć, pewnej. Tak. Panie pośle, a właśnie te działania opozycji spowodowały, że zaczęto mówić w ogóle o rozpadzie Nowoczesnej Platformy. Czuć w Sejmie rzeczywiście, że tam jest taki mocny kryzys? Czuć, że jest opozycja, straciła jakieś paliwo w ogóle do dalszego działania. No chociażby już 2 dni po debacie dotyczącej aborcji, kiedy głosowaliśmy budżet państwa na 2018 rok. Cały dzień głosowania przewidziane, one się nawet przyspieszyły względem tego, co było przewidziane, ale na początku tych głosowań był wniosek o całkowite odrzucenie budżetu, potem były setki poprawek i wniosków mniejszości głosowanych i na końcu cały budżet. No, spodziewaliśmy się jakichś chociażby wystąpień opozycji, liderów opozycji, jakichś płomiennych wystąpień sprzeciwiających się budżetowi, wygłaszających jakieś stanowisko, prawda? Czy to właśnie będzie bardziej emocjonalne, czy bardziej konstruktywne, ale coś wydawało się, że opozycja będzie chciała powiedzieć, a tymczasem dyskusja skupiła się opozycji tylko na tym, że pojedynczy posłowie gdzieś tam występowali w sprawie swoich wniosków mniejszości, czy swoich regionalnych zupełnie poprawek. I ogólnych wypowiedzi dotyczących budżetu ze strony opozycji żadnych nie było. Nawet miałem takie wrażenie, że premier Morawiecki, który był przygotowany na odpowiadanie na pewne zarzuty, nie musiał tego robić. Nie widać było, że... Zarzuty nie padły, to trudno było się odnosić. Nie padły żadne zarzuty, nie musiał się do nich odnosić, podziękował. Po uchwaleniu już budżetu podziękował za ten budżet. To był efekt tego szoku po tym głosowaniu? Myślę, że efekt szoku i tego, że opozycja po prostu miała inne tematy na głowie. Innymi tematami żyła w swojej świadomości i przespała, że tak powiem, dzień, którym przyjmowaliśmy budżet państwa. Do budżetu jeszcze wrócimy. Panie pośle, chciałem jeszcze wrócić do ustawy Zatrzymaj aborcję, bo ona będzie procedowana w Sejmie. Ta ustawa feministyczna przepadła w pierwszym czytaniu. Czy wiadomo już kiedy komisja rodziny się zajmie tą sprawą? Jak możemy oczekiwać tego, powiedzmy, pierwszego podejścia komisji do ustawy? Ja tego nie wiem. Mamy taką sytuację, że pani przewodnicząca komisji do tej pory, pani Beata Mazurek, została wicemarszałkiem Sejmu, więc najpierw komisja będzie musiała wybrać nowego przewodniczącego i w zależności od tego, jak tam nowe prezydium zadecyduje, będzie pewnie tematem się zajmowała. Równolegle sprawą aborcji eugenicznej zajmuje się Trybunał Konstytucyjny, nie zapominajmy o tym.
Myślimy, że Może w być tak, najbliższych że miesiącach Trybunał będzie szybszy od Sejmu? może się tak okazać. Trudno mi powiedzieć dokładnie, ile mogą trwać prace w Sejmie nad tym. Ja bym był zwolennikiem, żebyśmy jak najszybciej to zrobili, bo jednak czym szybciej, tym więcej dzieci można uratować po prostu zabraniając aborcji eugenicznej, ale może się okazać, że Trybunał Konstytucyjny będzie szybszy i to też byłoby dla sprawy dobre. Ja tutaj kibicuję Trybunałowi, żeby szybciej się wypowiedział. Nie spodziewam się, żeby rozstrzygnięcie Trybunału mogło być negatywne dla nienarodzonych dzieci, dlatego że nie byłoby ku temu żadnych przesłanek. No byli sędziowie Trybunału przecież mówią otwarcie, że gdyby byli pytani o to wtedy, kiedy oni zasiadali w Trybunale, to Trybunał już dawno by zakazał aborcji eugenicznej, no ale takiego pytania nie padło. Sędzia Zoll chociażby, który wtedy w 1997 roku wypowiadał się w sprawie tej aborcji ze względów społecznych, którą wtedy Trybunał uchylił, ewidentnie twierdzi, że wtedy, gdyby się zapytano o aborcję eugeniczną, czy jakąkolwiek inną, bo przecież on mówi też o aborcji dzieci poczętych w wyniku czynu zabronionego, w wyniku gwałtu, że te aborcje jego zdaniem też są niekonstytucyjne. Nie ma w naszej konstytucji żadnych podstaw, żeby życie ludzkie stawiać ponad inne, mniej cenne wartości. No bo zapis konstytucyjny jest jasny, prawda? No jasny, no logiczny. No jedynie pan sędzia Zoll mówi o tym, że w przypadku zagrożenia zdrowia, dużym zagrożeniu zdrowia i życia matki, wtedy jest do rozważenia sprawa aborcji, ale przecież wtedy to nie jest aborcja, jeżeli ratujemy życie matki i wykonujemy jakieś działania medyczne, żeby ratować życie matki i przy okazji niestety one są złe dla dziecka, to tutaj nie mówimy o aborcji, to nie jest działanie nakierowane na zabijanie. Aborcja jest nakierowana na zabijanie nowego życia. Tutaj nie ma takiego działania i nie ma mowy o aborcji. Ale aborcja sama w sobie jest niekonstytucyjna i sędzia Zoll o tym mówi. I tak naprawdę jak przeanalizuje każdy logicznie myślący człowiek, weźmie konstytucję, przeanalizuje zapisy tam zawarte, zapis o ochronie życia ludzkiego, ochronie macierzyństwa, zapisy o niedyskryminacji, nie wolno ludzi dyskryminować, wobec czego nie można ich dyskryminować również za to, w jakich okolicznościach zostały poczęte, czy jakie mają choroby genetyczne. No właśnie, w Konstytucji nie ma żadnego zapisu, że aborcja jest dozwolona, a jej warunki określa ustawa na przykład, jak są odniesienia do innych przepisów, prawda? Już takiego to nie ma takiego zapisu w Konstytucji i być nie może. Myślę, że kiedyś, gdy tą Konstytucję tworzono, byłaby duża część społeczeństwa, która by sprzeciwiła się takiej Konstytucji. Dlatego w Konstytucji znalazł się zapis o ochronie życia. I on jest wystarczający do tego, żeby Trybunał przyznał nam rację, nam posłom, którzy złożyliśmy wniosek w tym zakresie. Taki wyrok Trybunału będzie zgodny z Konstytucją, będzie nawiązywał do poprzednich wyroków Trybunału, kiedy Trybunał mówił o tym, że życie ludzkie zaczyna się w chwili poczęcia, bo przecież to nie jest tylko sprawa prawna, to jest po prostu czysta biologia, nauka, która nas otacza i tutaj nie ma już sporu. Chociaż ostatnio powiem szczerze, w Sejmie, gdy debatowaliśmy na temat aborcji, to pani Nowacka podnosiła znowu tematy, odgrzewała te stare, można powiedzieć, kotlety, twierdząc, że zlepek komórek to jeszcze nie człowiek, nazywała tam zlepkiem komórek. Co ciekawe, pani poseł Nowoczesnej, która notabene przyszła z dzieckiem, małym dzieckiem na ręku w dniu, kiedy była debata dotycząca aborcji. No ona powiedziała, że dziecko trzymiesięczne w łonie matki nie może być nazywane zlepkiem komórek. Nawet pani poseł z Nowoczesnej tak stwierdziła. No myślę, że my tutaj w studio i nasi telewidzowie o tym też wiedzą. Panie pośle, a czy obawia się pan demonstracji feministycznych, bo już są zapowiadane w tym tygodniu, w ogóle mają być tych demonstracji więcej, takie czarne marsze różne będą nam towarzyszyć? Ja się tego typu demonstracji nie obawiam, nie obawiałem. Myślę, że nawet te, które były rok temu, w ochronie życia nie można się bać takich rzeczy. To trzeba tą ochronę życia wdrażać. Natomiast teraz cały ten cud polityczny polega na tym, że nawet jeżeli
już są jakieś małe protesty, ale nawet jeżeli ktoś będzie protestował przeciwko temu, że wyrzuciliśmy do kosza ten projekt lewacki, no naprawdę wysoce zły projekt, który zakładał w swoich założeniach zabijanie, możliwość zabijania dzieci do 12 tygodnia w łonie matki, każdego dziecka bez różnicowania już ich tak, żadnego. Nawet czy chory, tak. Więc ten projekt był wysoce szkodliwy i został wrzucony, ale nawet jeżeli będą protestowali przeciwko temu, no to cud polityczny polega na tym, że ten protest nie będzie wymierzony w Prawo i Sprawiedliwość zasadniczo, a myślę, że bardziej oburzenie tego środowiska lewackiego będzie przeciwko partiom opozycyjnym. No nawet padały głosy, że sobie panie wypraszają obecność posłów, którzy nie brali udziału w głosowaniach albo jakoś inaczej się zachowali. No oby ci posłowie, którzy nie brali udziału w głosowaniu, oby to natchnienie, które ich spotkało w dniu głosowania, oby na trwałe w nich utkwiło i oby faktycznie zaczęli myśleć o dzieciach nienarodzonych jako o żywych ludziach i mam nadzieję, że ta postawa pro-life będzie u nich trwała. Panie pośle, wróćmy jeszcze do tematu, który pan poruszył, budżetu państwa, bo najpierw ubiegłoroczny budżet, deficyt, mówiła pani minister Czerwińska, 30 miliardów, czyli w zasadzie połowa tego, co było zapisywane w tak, ustawie budżetowej. Tak, prawie 60 miliardów było zapisane. No właśnie, pan pracował nad tym budżetem, tak jak rozmawialiście między sobą, jak on był uchwalany, ten projekt, to no, pewnie tak liczyliście, że będzie mniejszy deficyt, ale aż o tyle? Faktycznie, jak uchwalaliśmy budżet na 2017 rok, no to wszyscy mieliśmy nadzieję, że on będzie niższy deficyt, dlatego że ten prawie 60-miliardowy, no to dosyć spory. To było porównywane do tego, co wcześniej Platforma i PSL miały, jaki miały deficyt. I to był taki wentyl bezpieczeństwa dla ministra finansów bardziej? No, nie było jakby, można zakładać, że będą zwiększone dochody Skarbu Państwa, można zakładać, że będziemy skutecznie walczyli z karuzelami VAT-owskimi czy innymi przestępstwami podatkowymi, ale no de facto jakoś ostrożnie zostało to zaplanowane. Fakt jest taki, że w 2017 roku mamy 25 miliardów więcej pieniędzy z VAT-u niż było wcześniej. Ta luka podatku VAT maleje w stopniu największym w Europie. Nikt w Europie tak skutecznie nie walczy z szarą strefą czy czarną strefą podatkową, z tymi mafiami, karuzelami VAT-owskimi. Nikt tak nie skutecznie nie walczy jak my. No tutaj trzeba powiedzieć, że być może w żadnym innym kraju nie było to aż takim problemem. Nie, inne rządy nie dopuściły do tego, do czego dopuściła Platforma z PSL-em, że była tak wielka luka VAT i tak wielkie pieniądze wypływały z budżetu państwa. Tak jak mówię, w 2017 roku my spowodowaliśmy naszymi działaniami, że o 25 miliardów mamy więcej pieniędzy, czyli praktycznie jesteśmy w stanie sfinansować program 500+ z samego tego, że nie kradną nam pieniędzy z budżetu państwa mafie karuzelowe. W kolejnym roku 2018 kolejne 15 do 20 miliardów szacujemy, że jeszcze ograniczymy tą lukę VAT. Czyli ten deficyt, który jest zapisany w tej ustawie, 41,5 miliarda złotych, też może być mniejszy? No ja liczę osobiście, że będzie mniejszy. Oczywiście no, nie mogę tego stuprocentowo powiedzieć, czy obiecywać państwu, że będzie mniejszy, ale liczę na to, że będzie zdecydowanie niższy ten deficyt niż jest założony, no bo nie powinniśmy zadłużać kolejnych pokoleń Polaków. No, on, rzeczywiście no, bardzo dobrą informacją jest na koniec roku to, że o 2 punkty procentowe zmalał nam dług publiczny. To właśnie to, co tam to maleje dług publiczny, czyli de facto to, co zrobiła Platforma. Mieliśmy przez 8 lat, oni podwoili praktycznie zadłużenie państwa. Z 500 miliardów do biliona wzrosło to zadłużenie. Jeśli weźmie się wprost to, co wynika z tabel informacji, które są przedstawiane, plus to, co Platforma, można powiedzieć, no zagarnęła, niektórzy mówią ukradła z OFE te 140 miliardów, o ile pamiętam. Jeśli to wszystko weźmie się pod uwagę, to oni podnieśli dług dwukrotnie, a my okazuje się potrafimy zahamować zadłużanie, a nawet ono zaczyna spadać. Tutaj też trzeba być wyjątkowo ostrożnym z chwaleniem się, ale no, premier Morawiecki zapowiada
ostrożnie, ale zapowiada jednak, że my chcemy właśnie dalsze zadłużanie państwa zahamować. To zostało już dokonane. Miejmy nadzieję, że to się utrzyma w kolejnych latach. Nie będziemy ponosili odpowiedzialności za dalsze zadłużanie państwa. Niektórzy twierdzą, że w sumie to jesteśmy bardzo ostrożni, bo ten nasz dług publiczny względem innych państw jest może być niski, no bo nie mamy, można powiedzieć, nawet 60%, a są kraje, które mają 100-120, nawet więcej. To jakby tak patrząc, to można powiedzieć, że możemy się jeszcze na sporo zadłużyć. No tak, jeśli byśmy tak patrzyli na to, to być może tak. I aż się boję, co byłoby, gdybyśmy przekazali z powrotem władzę w ręce nieodpowiedzialnych polityków, którzy chcieliby właśnie zadłużać ponad miarę nasze państwo. Nie możemy tego robić. Mamy taką sytuację demograficzną i takie perspektywy demograficzne, które będą powodowały, że będzie ciężko w przyszłości, chociażby z tego względu, że będzie bardzo duża rzesza emerytów, a dużo mniejsza niż obecnie grupa osób w wieku produkcyjnym. Nie poradzą sobie z obsługą tak dużego zadłużenia, gdybyśmy mieli mieć zadłużenie wielokrotnie większe niż w tej chwili. Będzie to ciężkie do pogodzenia w przyszłości, a my nie możemy myśleć tylko perspektywą najbliższej kadencji, tylko musimy patrzeć w przyszłość naszego państwa perspektywą kilkudziesięciu lat, czy nie wiem, wieków. Przecież naszym interesem narodowym jest to, żeby nasze państwo i nasz naród trwały przez długie lata. Mówił pan poseł jeszcze o tym uszczelnieniu podatków, ale jakby tutaj pewnie już dochodzimy do pewnego progu, gdzie no już może będziemy mogli powiedzieć może za 2-3 lata, że już żeśmy uszczelnili ten system. No tak, no nie da się w nieskończoność uszczelniać. Jeżeli mówimy, że luka w VAT-ie była rzędu tam 50 czy 60 miliardów rocznie, no to zwiększając przychody z VAT o 25 miliardów, no już w dużej części tą lukę zmniejszyliśmy, ograniczając w tym roku 2018, czyli zwiększając znowu przychody o 15-20 miliardów, znowu zmniejszamy tą lukę, ale to nie da się doprowadzić do minusowej sytuacji, czyli więcej niż w tej luce jest, nie da się oszczędzić. I tutaj, no ale to i tak będzie, to nie jest tak, że to będą jednorazowe pieniądze. Te ograniczenie luki VAT to są pieniądze co roku, bo one co roku z budżetu państwa za poprzedniej ekipy wypływały. Te karuzele VAT-owskie wyłudzały zwroty VAT-u nienależne i tak dalej, wyłudzały corocznie, a teraz będziemy mieli, ja mu powiedziałem w 2017 roku, że wzrosły o 25 miliardów, ale ten wzrost utrzymuje się, on jest w tym roku, plus jeszcze dodatkowe 15-20, więc to są pieniądze, które pozwolą nam realizować politykę społeczną, prospołeczną, program 500+, które pozwolą nam wywiązywać się z naszych obietnic, wycofanie się z tego, co było kiedyś, podniesienie wieku emerytalnego, przywrócenie poprzedniego wieku emerytalnego, program Mieszkanie Plus, które powoli, ale jednak rusza i będzie na coraz większą skalę. To są programy, które będziemy finansowali z tych pieniędzy. Oczywiście jeszcze jedna ważna rzecz w kontekście ostatnich tych protestów służby zdrowia. To jest bardzo wielka sprawa, która jest w budżecie państwa naszym. Wzrost wydatków na służbę zdrowia. W zeszłym roku wzrosły te wydatki o 8 miliardów. To jest kilkanaście procent więcej niż było wcześniej. W tym roku kolejne 6 miliardów więcej wydajemy na służbę zdrowia. To są największe wzrosty w całej III Rzeczpospolitej. Od 20 tych 8 lat nie mieliśmy tak dużych wzrostów nakładów na służbę zdrowia. A to ma spowodować zmniejszenie kolejek, to ma spowodować większą satysfakcję z pracy, chociażby służby zdrowia. Właśnie i oby tylko te pieniądze znowu nie uciekały gdzieś ze służby zdrowia. Dziękuję serdecznie za rozmowę. Naszym gościem był poseł Prawa i Sprawiedliwości, pan Piotr Uściński. Dziękuję bardzo. Bóg zapłać, dziękuję bardzo. Państwu dziękujemy za uwagę. Z Panem Bogiem. Tam też trzeba by uszczelnić, tak jak...